Cześć, ja się nazywam Ewa Ślusarczyk, a to jest kanał Ewa Filmuje, czyli pierwszy kanał o filmowaniu na polskim YouTubie prowadzony przez dziewczynę. Jeśli jesteś tu pierwszy raz, możesz zasubskrybować ten kanał i w ten sposób pomóc mi go rozwijać. Dzisiaj opowiem Wam o bardzo ważnym i konkretnym temacie, czyli o zasadzie 180 stopni, którą powinien znać każdy, kto zabiera się za filmowanie, czy to kamerą, aparatem, czy dronem i chce, żeby jego produkcje były maksymalnie filmowe i profesjonalne. Z tą zasadą łączy się ściśle temat filtrów ND, ale ponieważ tego materiału jest dużo, podzielę go na dwa odcinki i opowiem Wam o tym w osobnym filmie. Dziś skupimy się tylko na zasadzie 180 stopni. Uprzedzam, że nie są to najłatwiejsze sprawy, ale jeżeli chcesz robić coraz lepsze filmy i nie chcesz wyjść na amatora, albo chcesz zajmować się filmowaniem profesjonalnie, musisz znać te zasady i w końcu się tego nauczyć. Ja postaram się wyjaśnić to najprzystępniej jak się da i najprościej, po to, żeby było to dla Ciebie zrozumiałe i przejrzyste. Nie przedłużając, zapraszam! Tak naprawdę są dwie zasady 180 stopni i obie mają zastosowanie w filmach. Jedna dotyczy sposobu filmowania dialogów i rozmów, druga natomiast jest nieco bardziej techniczna i dotyczy czasu naświetlania matrycy podczas kręcenia filmów. I o tym dzisiaj Wam opowiem, bo jest to naprawdę bardzo ważne i trzeba to wiedzieć. Niezależnie od tego, czy filmujecie aparatem czy dronem, jest to zasada, którą musicie stosować. Nazwa tej zasady pochodzi jeszcze z czasów, kiedy kamery analogowe miały migawkę w kształcie koła i czas naświetlania, a w zasadzie kąt naświetlania określało się w stopniach. Na szczęście nie musicie znać tej historii, żeby zrozumieć, jak działa ta zasada, dlatego pozwolę sobie to pominąć i przejdę od razu do konkretów, czyli po co jest ta zasada, jak działa i dlaczego ją stosujemy. Zasada 180 stopni, czyli z angielskiego 180 degree shutter angle rule, jest związana, jak dobrze słyszycie, z parametrem shutter w waszych kamerach, aparatach czy dronach. Shutter speed, czyli czas naświetlania, jest to parametr, który po prostu decyduje o tym, ile światła wpada na matrycę naszej kamery. Ten parametr jest bardzo ważny. Po pierwsze, jest to jeden z trzech elementów trójkąta ekspozycji obok ISO i przysłony, który wpływa na jasność lub ciemność obrazu w naszej kamerze. Ale nie tylko. Po drugie, ten parametr wpływa na to, w jaki sposób rejestrowany jest ruch obiektów, które filmujemy. Na przykład krajobrazu, który się przemieszcza pod nami albo przed nami, jeżeli filmujemy go dronem, lub jakichś innych obiektów poruszających się na naszym filmie. I o to właśnie się rozchodzi. Ruch obiektów w filmie powinien wyglądać możliwie podobnie do tego, w jaki sposób ten ruch rejestruje nasze ludzkie oko w naturalnych warunkach. Jak pewnie sami zauważyliście, człowiek rejestruje ruch z takim charakterystycznym rozmyciem. W języku filmowym to rozmycie nazywamy motion blur, czyli rozmycie w ruchu. Rozmycie, które widzi nasze ludzkie oko, jest szczególnie zauważalne przy dosyć szybkim ruchu. Popatrzcie na przykład na dzieci, które dość szybko kręcą się na karuzeli, albo na bardzo szybko przejeżdżający samochód. Albo chociażby popatrzcie na naszą rękę, która dość szybko macha, kiedy z kimś się żegnamy. Gdy patrzymy na tego typu ruch naszym okiem, za poruszającym się obiektem widzimy pewnego rodzaju smugę. I ta smuga to jest właśnie ten motion blur, czyli to rozmycie w ruchu. I teraz najważniejsze, żeby film wyglądał naturalnie, żeby był dla nas podobny do tego, jak widzimy w naturalnych warunkach, musimy osiągnąć ten sam efekt. Jest to możliwe właśnie dzięki zastosowaniu zasady 180 stopni. Więc przejdźmy może do tego, jak ten efekt uzyskać. Chodzi po prostu o to, żeby ustawić zawsze dwa razy większą wartość shutter speed od ilości klatek, w których kręcimy nasz film. Dzięki temu uzyskamy ten pożądany motion blur, a nasz film będzie wyglądał bardzo naturalnie dla naszego oka i maksymalnie filmowo i profesjonalnie. Przejdźmy więc do konkretów. W Polsce i w Europie kręcimy generalnie w systemie PAL, czyli w 25 lub 50 klatkach na sekundę. I teraz, zgodnie z zasadą 180 stopni, musimy pamiętać, aby wartość shutter speed była zawsze dwa razy większa niż ilość tych klatek. Czyli jeżeli kręcimy w 25 klatkach, to wartość shutter speed powinna być 1/50 sekundy. Jeżeli kręcimy w 50 klatkach, to wartość shutter speed ustawiamy na 1/100 sekundy. Dlaczego? Dlatego, że 2 razy 25 daje nam 50 i 2 razy 50 daje nam 100. Wtedy ten shutter speed jest zawsze dwukrotnie większy. Jeśli natomiast z jakichś powodów kręcicie w systemie NTSC, czyli w 30, 60 lub 120 klatkach na sekundę, ta zasada wygląda dla Was tak samo. Jeżeli kręcicie w 30, shutter speed ustawiacie na 1/60 sekundy. Jeżeli
W 60 shutter speed ustawiacie na 1:120. Jeżeli natomiast kręcicie na 120 klatek i chcecie mieć super slow motion, wtedy shutter speed ustawiamy na 1:240 sekundy. Jeżeli natomiast kręcicie w jakimś nierównym klatkarzu, czyli na przykład ktoś z Was kręci w 24 klatkach na sekundę, wtedy ustawiamy możliwie najbliższy do podwójnego shutter speed, czyli również 1:50 sekundy. Właśnie dzięki takim ustawieniom zachowacie zasadę 180 stopni, a obiekty, które się poruszają, które filmujecie, będą miały to fajne, naturalne rozmycie, które widzi nasze oko. Jeżeli jesteś posiadaczem lub posiadaczką kamery Panasonic Lumix GH5, tak jak ja, to masz szczęście, bo możesz właśnie ten parametr ustawić na kąt i możesz ustawić zawsze 180 stopni. Dzięki temu nie musisz się już martwić, bo we wszystkich Twoich filmach zawsze shutter będzie dwa razy większy niż klatkarz. Jest to bardzo wygodne i jeżeli jesteście użytkownikami GH5, polecam Wam to ustawić. Wiem, że dla niektórych osób, które są jeszcze na samym początku swojej drogi filmowej, te wszystkie rzeczy mogą być trochę zbyt skomplikowane. Jeżeli nie wiesz jeszcze, o co chodzi z tymi klatkami, nie rozumiesz, czym jest klatkarz i chciałabyś najpierw tego się dowiedzieć, to zapraszam Cię na osobny odcinek. Jeżeli już go zrealizowałam, to powinien gdzieś tutaj się wyświetlać. Jeżeli jeszcze nie, to zajrzyj tu po prostu za jakiś czas. Wracając do naszej zasady 180 stopni. Na pewno jesteście ciekawi, co się wydarzy, jeżeli nie będziecie jej przestrzegać. Jeśli ustawicie na przykład shutter speed, czyli czas naświetlania, na zbyt długi, to uzyskacie bardzo dziwny efekt. Przykładowo, jeżeli kręcicie na 25 klatek, a shutter speed ustawicie na 1:10 sekundy, to uzyskacie w zasadzie dwa efekty. Po pierwsze przez to, że dłużej naświetlamy, do matrycy dociera dużo więcej światła, dlatego będziemy mieli prawdopodobnie prześwietlony ten obraz lub będziemy go mieli dużo, dużo więcej tego światła. Po drugie, motion blur, czyli to rozmycie, będzie bardzo duże i stworzy to taki bardzo nienaturalny efekt i ciężko będzie taki film oglądać. Jeśli z kolei zrobimy odwrotnie, czyli będziemy bardzo krótko naświetlać i skrócimy ten czas naświetlania, czyli na przykład przy 25 klatkach ustawimy shutter speed na przykład na 1:2000 sekundy, to uzyskamy odwrotny efekt, czyli po pierwsze będziemy mieli dużo, dużo ciemniejszy obraz, bo krócej naświetlamy, a więc mniej światła wpada na matrycę. Po drugie, tracimy to rozmycie. Praktycznie przy takim czasie naświetlania nie będziemy mieli go w ogóle, więc ten ruch będzie cały widoczny, bez rozmycia. Będziemy mieli bardzo ostre postaci w ruchu, bardzo ostre przedmioty poruszające się. Też będzie to nienaturalne i też będzie dziwnie się to oglądało. Oczywiście, jak mówi pewnie znane Wam przysłowie, każda zasada jest po to, żeby ją łamać. Zasadę 180 stopni oczywiście też można łamać, ale najlepiej jest robić to wtedy, kiedy się rozumie tą zasadę i wie się, po co się ją łamie. Czyli możemy ją łamać w jakimś konkretnym celu, po to, żeby osiągnąć jakiś zamierzony efekt artystyczny, a nie łamać jej przypadkowo przez niewiedzę. Ja na przykład też złamałam tę zasadę, chcąc uzyskać właśnie taki fajny efekt rozmycia, jak widzicie na tym filmie. Dłużej naświetlałam, jednocześnie ruszałam się w kadrze, dzięki temu moja twarz uzyskała bardzo duże rozmycie. Możemy oczywiście łamać tę zasadę też w drugą stronę. Na przykład w scenach walki, w scenach, gdzie jest bardzo zaawansowana akcja, dużo się dzieje, ktoś się bije, są jakieś wybuchy, rozsypuje się gruz. Wtedy warto mieć troszeczkę krótszy czas naświetlania. Dzięki temu obiekty, które się poruszają, będą troszeczkę bardziej ostre i nie będą miały tego rozmycia. I będziemy mogli te wszystkie szczegóły zobaczyć. I to w zasadzie mogłoby być wszystko, ale niestety jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, o której musicie wiedzieć. Jeżeli będziecie stosowali zasadę 180 stopni, będziecie zmagali się z ekspozycją. Ponieważ tak jak wspomniałam wcześniej, shutter speed jest jednym z trzech elementów trójkąta ekspozycji, mocno wpływa on na ilość światła. Dlatego w filmach, które będziecie robić zachowując zasadę 180 stopni, bardzo często będziecie walczyć z prześwietleniem, ze zbyt jasnym obrazem. Będziecie musieli to jakoś skorygować. Gdy skończą się Wam podstawowe możliwości zapanowania nad ilością światła w Waszym filmie, czyli wyczerpie się już możliwość skorygowania przysłony i ISO, albo jeżeli w ogóle nie macie możliwości zapanowania nad przysłoną, ponieważ ona jest zafiksowana, tak jak w tym dronie, w Mavicu Mini, na stałe, na 2.8 i możecie korygować tylko ISO, gdy skończą się Wam te parametry, bo jesteśmy już na najniższym ISO, a nadal mamy prześwietlenie, wtedy z pomocą przyjdą Wam filtry ND. Filtry szare. Każdy, kto zajmuje się filmowaniem, powinien wiedzieć, jak te filtry działają, po co są i jak ich używać.
O tym opowiadam w osobnym odcinku. Koniecznie go zobacz, żeby zrozumieć, jak te dwa tematy, zasady 180 stopni i filtrów ND, się ze sobą zazębiają. To jest bardzo ważne, żeby zrozumieć te tematy kompleksowo, żeby mieć tą wiedzę pełną. Mam nadzieję, że był to dla Was wartościowy temat i wiecie już, na czym polega zasada 180 stopni i umiecie ją stosować. Zdaję sobie sprawę, że to nie było najłatwiejsze, ale cieszę się, że dotrwaliście do końca i że się tego uczycie, bo jest to naprawdę bardzo ważne. Jeżeli był to dla Ciebie wartościowy materiał i czegoś się z tego filmu dowiedziałaś, to będę wdzięczna, jeśli klikniesz łapkę w górę i zasubskrybujesz ten kanał. Pomożesz mi w ten sposób rozwijać mój kanał i tworzyć coraz lepsze filmy. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania dotyczące tego odcinka lub chcielibyście po prostu zadać mi jakieś pytanie, zachęcam Was do zostawienia komentarza na dole. Na pewno na wszystkie odpowiem. No dobrze, na dzisiaj to wszystko. Dziękuję Wam i do szybkiego zobaczenia. Trzymajcie się ciepło. Cześć!